Grill gazowy Freestyle 425 jest odpowiedzią marki Napoleon na zapotrzebowanie rynku dotyczące urządzeń o bardzo dobrych parametrach technicznych, gwarantujących najwyższą jakość w przystępnej cenie. Prezentowany model wyposażony jest w boczny palnik Sizzle Zone. Dzięki niemu błyskawicznie ugrillujesz wspaniale przypieczone mięso, które w środku będzie idealnie soczyste. Freestyle 425 występuje również z klasycznym palnikiem bocznym lub półką do przyrządzania potraw. Grill wyposażony jest w 4 palniki główne wykonane ze stali nierdzewnej oraz emaliowe osłony palników, które przedłużają ich żywotność. Komora grilla wykonana z trwałego odlewu aluminium gwarantuje długowieczne użytkowanie, a duża emaliowana półka grzewcza znacznie ułatwia pracę. Urządzenie posiada kultowy ruszt w kształcie fali, pokryty porcelaną, która jest odporna na rdzę, zapewniając równomierne przenoszenie ciepła i doskonałe pieczenie. Freestyle posiada niezawodny i bezpieczny zapłon JetFire oraz ergonomiczny panel sterowania z dużymi pokrętłami. Nad pełną kontrolą temperatury czuwa wbudowany w pokrywę analogowy termometr Accu-Probe. Urządzenie posiada zabudowany panel przedni z miejscem na butlę gazową oraz składaną boczną półkę, która ułatwia przechowywanie. Dodatkowo znajdziemy w nim 2 duże kółka, otwieracz do butelek, boczne uchwyty na akcesoria oraz tackę i misę ociekową. A co o tym grillu sądzą nasi eksperci? Cześć, tu Marcin z GrillWeb. Jest dzisiaj ze mną Artur Kupczyk, szef Akademii GrillWeb. Porozmawiamy troszeczkę dzisiaj o grillach z Napoleon linii Freestyle, które były hitem sprzedaży w roku 2022. Ale krążą oni takie opinie w sieci, że jest to grill budżetowy, tani, dla osób początkujących, tak? Artur, Ty jako szef kuchni i grillujący powiedz coś więcej o tym modelu. Znaczy, na pewno nie zgodzę się, że jest to jakiś grill niepełnosprawny, w cudzysłowie, tak? Że jest to jakaś budżetowa podróbka czy coś takiego. Absolutnie nie. To jest grill, który był ze mną na kilkunastu imprezach. Poza tym sprawdził się w bardzo trudnych warunkach bojowych, pracując zimą w trudnych pogodowych warunkach przez 24 godziny na dobę, przez dłuższy okres czasu i super sobie poradził, także jest to normalnie pełnoprawny grill. Absolutnie się z takimi stwierdzeniami nie zgadzam, żeby coś mu brakowało. Artur, czyli rozumiem, że byłeś na nim imprezy, jakieś eventy na więcej osób, tak? No tak, taki grill spokojnie obsłuży imprezę na 25-30 osób. Model mniejszy 365 na 20 osób spokojnie. Naraz wchodzi 30 kiełbas, 15 karkówek, także myślę, że nawet jeśli macie dużą rodzinę i wielu znajomych i wszyscy zwalą się nagle na grilla, czego rzecz jasna wszystkim życzę, no to spokojnie te urządzenie daje radę. A co ze stekami? Bo mamy tutaj małą strefę Sizzle Zone. Jak ona się sprawdza? Sprawdza się tak samo jak duża strefa Sizzle Zone. Tutaj nie ma żadnej różnicy, zwłaszcza że karmelizacja trwa kilkadziesiąt sekund, więc po prostu taśmowo smażymy steki, przekładamy tutaj do temperatury pośredniej. Nie widzę tutaj żadnego problemu, że ta strefa jest troszeczkę mniejsza niż w grillach innych linii. Ok, to teraz ja Cię zapytam, ponieważ Ty masz największy kontakt z naszymi klientami. Czy dotarły do Ciebie jakieś opinie negatywne, czy były jakieś problemy? Sprzedaliśmy tych grilli naprawdę mnóstwo. Tak, zgadza się. Grilli sprzedaliśmy bardzo dużo. Nie, raczej wszyscy są zadowoleni z grilla, z jego możliwości, z jego wyglądu i jakby funkcji. Wracają po akcesoria, rozwijają możliwości, czy to rożyn, czy właśnie osłona Sizzle Zone'a, czy jakieś dodatkowe akcesoria, także raczej opinie mega pozytywne. No, cena do jakości jest bardzo dobra. Wiesz, jaki ja miałem problem? Jeden klient miał problem. Nie ma drzwiczek tutaj, tu jest stała obudowa. No słuchajcie, generalnie sytuacja jest taka, że na drzwiach się nie grilluje, więc jeśli ktoś koniecznie musi tutaj mieć otwierany przód, no to powinien wybrać inny rodzaj grilla. Natomiast tutaj butle chowa się z tyłu, nie widzę tutaj żadnego problemu, także do mnie też nie dotarły jakieś uwagi na ten. Dodamy jedną ważną rzecz, wchodzi pełnowymiarowa butla 11 kg. Tak, czyli duża stalowa butla wchodzi do środka, do szafki, do grilla. Ja Ci powiem tak, najfajniejsze w tym grillu jest to, że ten grill od nowego sezonu będzie w wersji Phantom, a to jest moja ukochana wersja grilli Napoleona. Po prostu te grille są cudne, pięknie wyglądają, mają super design i to mnie bardzo cieszy i zamawiam już taki do studia kulinarnego. Tak, Artur, to się zgadza. Napoleon przygotował taką niespodziankę, jakby rozszerzył modelowo linię o wersję Phantom, czyli cały czarny grill w wykończeniu matowym. To może być kolejny grill. Pamiętajcie, czarny wyszczupla, więc to będzie super strzał. Zapraszamy do GrillWeb.